Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Persona 4 Golden. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i cóż, mamy 6 dzisiaj września. O Jezusie. Mamy 6 września, no i mamy dzień deszczowy, więc pewnie jakoś super nie poszalejemy. Może znajdę kogokolwiek z kim... O, mogę spędzić czas z nią i chyba nawet nie będę szukał dalej, szczerze powiedziawszy. Och, pan Bozelkun, dawno się z nimi nie widzieliśmy. Och, racja. Dziś jest dzień treningu. Idziesz? Dobra, mam personkę. No to lecimy. Rozumiem. Więc ciężko pracujesz, co? Yumi uśmiecha się słabo. Przepraszam. Ale powinieneś iść na trening. Sam. Muszę gdzieś pójść. Padnę, jeżeli zdążę. No, ona ma ostatnio ciężko, ale ona z tym szpitalem, prawda? Ja sobie robię High Drama Club. Bierz udział w zajęciach aktorstwa. Wyrażasz różne emocje. Twój expression rośnie. Yumi tutaj nie ma. Zdecydowałaś się pójść z nią zobaczyć się w szpitalu. A to już po raz drugi tak się dzieje. Inaba Municipal Hospital Korytarz. Pogadałeś z Yumi przez chwilę. Aha, czyli to będzie tylko jakby spędzenie czasu do przyszłej relacji. No szkoda. Jesteś w domu. Dobra, lodówka. Nic nie przykuwa twojego wzroku. Jest za to coś do wydubania z ogródka. Zróbmy to. Dobra, zebraliśmy. Zebraliśmy plony naszej pracy. No i tę kukurydzę mogę wstawić. Ale buja. Dobra. No i chyba mogę z nim pospędzać czas. Wątpię, żebym od razu zlevelapował, ale... I tak trzeba. Oczywiście, że nie zlevelapowałem. Czyli dwa w sumie eventy, które tylko mnie przybliżyły. No ciężko się robi te późniejsze social linki. Niestety. Morning, senpai. Witaj, senpai. Yo! Jesteś gotowy na wycieczkę? Ten koleś cały czas o tym nawija. Dobrze, senpai. Na nie zaczął się pakować. On... O, czy to miało być jutro? Jak to? O co z tym chodzi? To bardzo się tym ekscytujesz. Mam na myśli... Ty się nawet martwisz, jak dużo pudełek trackersów dla zwierząt masz zabrać. Będziemy tam przez 2 noce, stary. Poza tym, jestem pewien, że mają tam jakieś sklepy na Port Island. Serio? Nigdy nie wyjeżdżałem stąd, więc... Ciekawe, czy morderstwa stąd mają jakiś wpływ na tamto miejsce. No przecież ten koleś Mitsuo Kubo. Wciąż gadają o nim w telewizji. Za każdym razem, kiedy włączę telewizję, wiadomości pokazują jakby, co napisał w swojej księdze rocznej. Wkurza mnie to. Ja to tłumaczę bezpośrednio, bo nie pamiętam, jak to się nazywa. Możliwe, że to jest księga roczna. To chyba jest coś, co w szkołach się zostawia. Tak roczniki mogą wpisać jakiś epitet, jakieś zdanie do takiego właśnie księgi rocznikowej, rocznej, coś takiego. Myślę, że wiecie, co chodzi. Cholerne media. Robił wszystko, żeby sprawić, żeby ten koleś wyglądał na urodzonego przestępcę. Ludzie myślą, że mogą powiedzieć, co chcą o tym kolesiu, który jest teraz opiętnowany byciem kryminalistą. To nie w porządku. Zgadzam się? Tak już jest, zgadzam się. Mam myśli, wciąż nie ja widzę tego gościa, ale nie wiem. Po tym, jak w to wszystko się zaplątałem, zacząłem zdawać sobie sprawę, jak bardzo niefajne są plotki. To takie porąbane. Cóż, przyznaję, wiadomości mogą być czasami trochę przesadzone. Hej, to Naoto. O, proszę. Hej, co tam? Dzień dobry. O, jestem dzisiaj... Na służbie. Cóż, siemka. Oj, chyba coś ma crasha na Naoto. To on jest powalony. O, rower. Rower i Yosuke to był ikoniczny duet do pewnego momentu. O! W końcu! Ach, to ty. Hej, chcesz... jakby rzucić... Nie pójść na lekcję? Zerwać się? Nie martw się. Wrócimy przed ostatnim dzwonkiem. Jasne, dlaczego nie? Okej, racja. To spotkajmy się w szatni. Zaakceptowałeś zaproszenie AI?
I zdecydowałeś się opuścić dzisiejsze zajęcia. No i proszę bardzo. Okina City przed stacją Okina. Aj, zaczynacie tutaj. Ale to piękne uczucie. Sama wiedza, że wszyscy inni wciąż są w szkole i uczą się, sprawia, że jest dużo lepiej. Boże święty. Wątpię, żebym ją jakoś specjalnie polubił jako postać, bo nie jest to raczej postać w moim stylu. To jest raczej taka... Jakby to określić? No nie mówię, że jej nie lubię. To raczej jest kwestia tego, że ona wydaje się być taką lalunią, nie? Taką po prostu zwykłą, szkolną lalunią. Ale przyznam wam, że mogę totalnie zrelować z tym, co ona mówi o rzucaniu pójściu na zajęcia. Ponieważ to jest najpiękniejsze uczucie w świecie, kiedy wstajecie przed w domu, albo jesteście gdzieś na tym mieście, ale no załóżmy, że jesteście w domu, wstajecie, patrzycie leniwie jednym okiem, że jest 10 i wiecie, że wasza klasa siedzi teraz na matematyce, jednej z trzech z rzędu i czeka ich jeszcze 5 lekcji kolejnych. A wy idziecie jeszcze spać na godzinę, po czym wstajecie, jecie sobie jajeczniczkę, pijecie herbatkę i idziecie oglądać YouTube'a, grać czy cokolwiek robić. Piękne. Raz na jakiś czas jest spoko, nie powinnaś rzucać klasy, no weź, przestań takie pierdoły. Tak myślisz? Jestem zaskoczona, że masz taki otwarty umysł. Myślałam, że jesteś mamin synkiem. To nie jest tak, że robię to często, poza tym... Odkąd zaczęli patrzeć na moją obecność i zachowanie, byłam grzeczną dziewczynką. Cóż, wystarczy pogaduszek, chodźmy. Zacznijmy od ubrań, a wtedy uderzymy na biżuterię i buty. I może jakieś telefony, jeżeli starczy czasu? A i chyba wydaje się być skupiona jedynie na swoich zakupach. To jest nudne? Okej, podejdę. Nie wiem, czy się jej sprzeciwiać. Nie chcę, żeby ona zrobiła ze mnie wafla, ale z drugiej strony chcemy zrobić social linka i to dwa wilki walczą ze sobą. Dobra, idę. Oczywiście, że tak. Po co byś tutaj był? Znaczy jak... Czas się marnuje. Nice. O Jezu. Miał mieć osobiste usługę. Mogę kupować dużo więcej. A ja zapłaciła za wszystko złotą kartą. Masz kasy do spalenia? Czyja to karta? Cóż, można to nazwać moją rodzinę... Można nazwać moją rodzinę nowymi pieniędzmi. Może nie mamy statusu ani historii, ale mamy kasę. Mój tatuś zarobił fortunę na... no coś z czymś związanym z ziemią. Lepiej chodźmy, albo nie zdążymy przed końcem zajęć. Gdy tylko kończą się zajęcia, jestem pierwsza na jakiejś tam liście obecności do sprawdzenia. Mam musi sprawdzić, czy byłam i moje zachowanie, i czasami daje mi jakiś wykład. Straszny ból, strasznie męczący. Ale ja się tutaj dobrze bawię. I wszyscy nauczyciele są całkowicie nie mają pojęcia o tym. Jak głupi mogą być? Ale wiesz co? Dzisiaj się bawią lepiej. Jesteś inny od reszty, lubię cię. Chyba cię zachowam, ale z tym razem chodźmy po szkole. No i super. Stałeś się znajomym z menadżerką drużyny sportowej Ebiharu. Czujesz małą więź pomiędzy wami. No i w końcu. Ja wiem, że ludzie, którzy mieli więź z nią już wcześniej, to ja jakoś tak strasznie przyspałem tą więź. Więc cieszę się, że w końcu się to udało zrobić, bo no cóż, to trochę szkoda by było, żeby to tak długo wisiało. Chyba z nią mam czas do końca roku, w sensie tam do marca, tego, czy tam do lutego. Więc no mam nadzieję, że zdążę. I to jest chyba przedostatni social link, który mi brakowało. Idziesz? A może mam ci... Maybe you'd like to be a blip on the radar. A może chcesz być, nie wiem, punktem na jakimś radarze tego doradcy? Doradcy jakiegoś szkolnego? Gdzieś pewnie pedagoga, chodzi o pedagoga zapewne. Tak bym stawiał. Wróciłeś do szkoły z AI i zaradzasz się do swojej klasy.
Okej. Mamy After School, jesteśmy. Oj! Ulala, zapisałem na poprzednim save'ie. Trochę błąd, bo to jest... Lubię mieć save z poprzedniego odcinka, jakby nie daj Bóg się coś stało. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Okej, mam tych ziomków, z nimi też trzeba będzie spędzać czas. Nie wiem, zaczął się brać tak naprawdę, mam tyle jeszcze tych socialków do wbicia. Chciałbym już powoli kończyć niektóre, żeby zostawało mi ich mniej, ale... To nie jest takie proste, nie byłem dzisiaj w kaplicce. W ogóle ostatnio zapominam o tej kaplicce. Jest Mari też do spędzenia czasu, może z Mari spędzimy zaraz czas? Shrine? Bo tutaj się robi, zaczyna się robić... No ciężko, ciężko z czasem. Trochę się zacząłem obawiać, że może się im powrabiać. Czy powiem tak. Jak się nie wyrobię, to się nie wyrobię, ale no, jakby się udało, to chciałbym się wyrobić. Jewel, Ladybird, Locust. Dobra. Niechaj i tak będzie. No i mam tego, Jezus, no tysiąc... Ale przed mam dalej tą babkę z rzeki, z którą jeszcze nie spędziłem nawet jednej niedzieli. Bo to ona jest w niedzielę, albo też w święta, to może będzie jakiś czas, kiedy będzie jej więcej. No patrzcie, tutaj ona dopiero pierwsza ranga. Czwarta, tutaj to będzie pewnie fabularnie. No pielniarka prawie wymaksowana. Staruszka pierwsza ranga. Ci siłacze czwarta ranga. Margaret pierwsza ranga, ale to się akurat naraz robi. Ja z jakimś poradnikiem to pewnie zrobię. No ciężko, ciężko, drodzy państwo. Oj, nie tutaj chciałem. Tutaj chciałem. Dobra, idziemy spędzić czas z Marii. You're late. Och, jesteś. Chodźmy gdzieś, pomagasz mi, pamiętasz? Obiecałeś Marii, że pomożesz jej odnaleźć swoje wspomnienia. Dobrze. Hurry, let's go. Dobrze, chodźmy. Chcę się pośpieszyć i przypomnieć. Wygląda to, że Marii nie może się doczekać. Zdecydowałeś się zabrać Marii gdzieś, gdzie się uspokoi. I gdzie to będzie, to miejsce? Rzeka. Marii właściwie zaciągnęła cię tutaj. Tortora ciągnął. Co do moich wspomnień? Co sądzisz? Jak sądzisz, co powinnam zrobić? Czy są jakieś wskazówki? Nie wiem. Na początku medytuj. Są jakieś wskazówki? Nie, nic. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jedyna rzecz, którą pamiętam. Mary pokazuje ci bambusowy grzebień. Ponownie. Jeżeli pamiętasz, powiedziałam ci, że miałam to, kiedy zaczęłam sobie przypominać. Czy to pomoże? Jest zrobione z bambusa. Czy gdzieś to się sprzedaje? Nie wiem, może znajdziemy coś, jeżeli dowiemy się, skąd go mam. Ale on nie wygląda jak taki z Junes. Nie wygląda jak nic właściwie konkretnego. Mary wygląda na super zainteresowaną przynajmniej raz. Wydaje się być starszy. Wiesz, znasz jakieś sklepy, które mogą sprzedawać takie rzeczy? Jakie sklepy mogą sprzedawać stare grzebienie? Tatsumi Textiles, Maruki Utofu, Junes. No Tatsumi Textiles? Przypominasz sobie, że jest sklep prowadzony przez rodzinę Kanjiego. On może wiedzieć coś o starych bambusowych grzebieniach. Powiedziałeś Marii o Tatsumi Textiles. Tamto miejsce... Te olte... Miejsce staruszka? Staruszki? To trochę zaskakujące. Cóż, chodźmy. To Shopping District, racja? Zdecydowałaś się pójść do Tatsumi Textiles z Marii. Dobra. Shopping District Tatsumi Textiles. O, witaj, senpai! O, senpai, ależ zbieg okoliczności. O, Marii-chan jest z tobą? A, czekaj, nie mów mi, że wasza dwójka jest na randce. To nie tak? Mam tutaj sprawę, oczywiście, że to randka. Mam tutaj interes. O, nie strasz mnie tak. Hej, Kanji, senpai potrzebuje z tobą porozmawiać. O, co jest? Czy wiesz, co to jest? Powiedz mi wszystko, co wiesz. Cokolwiek. To grzebień. Dosyć stary. To jest grzebień? Nie wygląda na zbyt łatwy do użycia. Z tym kształtem. Więc czy rodem je chcesz? Mamy dowiedzieć się, skąd to pochodzi? A możesz? Wszystko pomoże. Nic nie wiem, ale... Hej, mamo! Chodź no tutaj! Yo! Yo! Yo, yo, mamo! Och,
Tak, mama Kanjiro może coś o tym wiedzieć. Słyszę, już idę. Nie wrzeź tak głośno. Och, witam. Nie widziałam was od jakiegoś czasu. Czy to dziewczyna, czy to kolejna z przyjaciół Kanjiro? Chciałam wiedzieć o tym grzebieniu. Wiesz coś o tym, mamo? Grzebień? Niech no zobaczę. Jest bardzo stary. Przepraszam, nie mam takich rzeczy. Czy możesz mi powiedzieć coś o nim? Cokolwiek. Nigdy nie widziałam takiego grzebienia o takim kształcie. Nie sądzę, żeby był codzienny do użytku. Może będziesz miała większe szczęście pytając w muzeum albo w galerii, która ma... niż w sklepie z odzieżą. Muzeum? Więc to jest rzadkie? Cóż, nie wiem, czy to jest rzadkie, ale to zdecydowanie nie jest coś, co byłoby sprzedawane tutaj. A, jeżeli nie jest sprzedawane, to skądś ktoś to ma. Dalej, paniusiu, pomóż nam. Nie mów teraz do swojej matki. Paniusiu. Przepraszam, nie mogę bardziej pomóc. Ale nigdy nie widziałam czegoś takiego. Dlaczego ja to mam? Czy ktoś mi to dał jako prezent? Nie jestem tego pewna. Grzebienie nie są zbyt dobrymi prezentami. To słowo do grzebienia, kushi, brzmi jak słowo ból, ku i śmierć shi. O Jezu, jakie mroczne. To stary przesąd, że grzebienie mają moc, żeby wywołać rozdzielenie, ale nie wiem, czy dzieciaki w ogóle w coś takiego jeszcze wierzą. O, nie wiedziałam, ale teraz, kiedyś o tym pomyśli, to ma rzeczywiście te słowa. Jest pani Tatsumi-san? Mogę z panią zamówić słowo? Już idę. Proszę poczekać chwilę. Kanji, proszę odprowadź naszych gości. Muszę pogadać z klientem. Proszę, rozgośćcie się. A, nie odprawię, tylko po prostu zajmij się gośćmi. Wybaczcie, mój kontroler już trochę dorywa i teraz staram się to poprawiać, czasami jeden ruch go rozłącza. Znaczy nie jest aż tak źle, ale po prostu... czasami zacząłem bawić się tym kablem i wtedy się samo rozłącza, bo coś tam, te wejście jest już takie zajechane. Ból i śmierć, ha! I ta! Nie dam czegoś takiego komuś. Ona powiedziała separacja, czyli rozdzielenie, i wiedziałam, że grzebienie przynoszą pecha. Rozdzielenie? Nie wiem za bardzo jeszcze, o co chodzi w wątku Marii, przyznaję, ale muszę przyznać z drugiej strony, że bardzo mi się podoba ta taka tajemniczość. Jest to trochę wręcz surrealistyczne, ale bardzo ciekawe. Marii-chan, wszystko gra? Boli cię głowa? O, wszystko gra? Siadaj na tyłek i odpocznij. Marii wygina twarz w grymasie. Pamiętasz coś? Boli cię brzuch? Pamiętasz coś? Nie wiem. Ale jest coś. A, zniknęło. Nie mogę sobie przypomnieć. Najgorzej, jak pamiętacie, już gdzieś jakiś zarys w głowie się tworzy, ale nie wiecie co to. Coś mi się przypomniało. Prawie sobie przypomniałam. Marii wygląda na taką zmęczoną. Co, nie pamiętasz? Nie pamiętasz niczego o tym grzebieniu? A poczekaj chwilę. To nie jest twój grzebień? Nie martwcie się o to. To mój problem. Okej, patrzcie, ale sobie łóżko wezmę. Chwila, to nie jest normalny grzebień, prawda? Co ona powiedziała? Muzeum? Galeria? Może przypomnę sobie coś, jeżeli pójdę do jednego z tych miejsc. Wy też pomożecie. Czujesz, że Marii ci ufa. Wasza relacja się pogłębia. Oj, czekajcie, pokroter będzie się kładł i zaraz pewnie powywala wszystko. Szósta ranga już, to już dużo im brakuje. Jestem zmęczona, idę do domu, ale będziemy kontynuować później. Co z nią nie tak? Marii-chan jest trochę tajemnicza. Senpai, Marii-chan wychodzi. Po podziękowaniu Kanjiemu i Risę, eskortujesz Marii z powrotem do Velvet Room. Okej, tajemniczy bardzo evencik, bardzo tajemniczy. Ale jestem ciekaw, co będzie ostatecznie działo się w tym wątku. Jutro wyjeżdżasz, prawda? Będę pilnowała domu. Och tak, przyszła od ciebie paczka, jest na stole. Czeski, dobra?
I price stickery. Te price stickery będę mógł chyba zanieść. Dobra, już zapiszę na 15, ale tutaj odwaliłem manianę, tak zwaną. No i co? Czy ja mogę coś porobić? Może poczytać jakąś kniżkę? Ach, jutro wycieczka. Powinieneś wcześniej położyć do łóżka się. No dobra. Oj, idzie się kładzie. Przesunięty, jak zwykle. Zostałem. Dzisiaj jest szkolna wycieczka. Jedziesz do Tatsumi Port Island na 3 dni i 2 noce. Ojej. No pewnie większość odcinka będzie, jeżeli będą ci eventiki. Gekoukan High School przed wejściem. Wow, co to za miejsce? Ta szkoła jest za duża. Chwila, jeśli nie pokażemy ich rozmiarem, to jesteśmy w dupie. A, cóż, teraz wytłumaczę naszą wspaniałą edukacyjną instytucję i powody do jej ustalenia. Chciałbym rozpocząć od słów. Jeżeli praca jest warta robienia, to jest warta robienia dobrze. Czy ten dyrektor uwielbia swój głos albo coś? No, tak mówi. Cię, on cię usłyszy. Nasza szkoła jest dzisiaj zamknięta, ale przez rzadką okazję kulturowej wymiany niektórzy z naszych uczniów będą chodzić po korytarzach. Po pierwsze, reprezentantka Rady Uczniowskiej Samorządu powie parę słów. Dziękuję, dyrektorze. Witajcie w Gekoukan High School. Może się okaże, że to... Może to jest jakaś ta główna zła, która teraz po raz pierwszy ją spotkamy na żywo. Albo ona zniknie, jak Ukraina. W sumie wygląda taką Ukrainę ofiarę. Wygląda, jakby miałaby mieć jakąś rolę fabularną. Nazywam się Chihiro Fushimi. Jestem trzecioroczną uczennicą i przewodniczącą samorządu uczniowskiego tutaj w Gekoukan. To zaszczyt spotkać was dzisiaj wszystkich. No jasna, ta dziewczyna jest niesamowita. No, masz rację, jest urocza. Muszę przyznać, ona jest najbardziej czarującą pięknością, którą kiedykolwiek... Chłopaki, przestańcie przesadzać. Pierwszy raz, kiedy nasza szkoła zaprosiła innych uczniów na prawdziwą kulturową wymianę. Żeby dowiedzieć się o innych, to dowiedzieć się o sobie, a to jest pierwszy krok na drodze do samopoprawy. To wierzę. Żeby to było warte doświadczenie dla każdego z nas, damy się wszystko, żeby to osiągnąć. Więc cieszmy się czasem wspólnym. Dziękuję wam bardzo. Ona pokonuje mnie w każdej kategorii. Okej. Podzielcie się grupy ze swoimi kolegami z klasy. No, to jej grupa znana. O nie. Co jest? Przepraszam. Mogę zająć chwilę? To dzisiejszy plan dla wszystkich. Możecie go podać dalej? Zapomniałam zrobić to sama. Przepraszam, że jestem niezorganizowana. A przyjechaliście z tak daleka. Dziękuję. Właściwie, nie pisałam tej mowy. Sama. Jeden z byłych przewodniczących samorządu mi pomógł. Ona była przewodniczącą, kiedy się pojawiła i była niesamowita. Zawsze ją podziwiałam. Później do niej zadzwonię i powiem, że przemowa była sukcesem. O, przepraszam. Słuchajcie mnie. A ja ględzę i ględzę. Muszę przestać biadolić, kiedy się denerwuję. Wasza grupa będzie miała niedługo specjalny wykład. Klasa jest na drugim piętrze. Mam coś do ustalenia z Rady Uczniowską, więc proszę wybaczcie mi. Czy słyszałem, że ona mówi specjalny wykład? Przyjechaliśmy tutaj na wykład? Typowa wycieczka szkolna.
Zobaczmy, nasza klasa to... It's being taught by someone named Mr. Edogawa. The lecture is about... Kabbalah. Będzie uczona przez kogoś o imieniu pan Edogawa. O, znam to nazwisko z innej gry, nie z persony. Zbieżność oczywiście. Wykład będzie o kłabalach. Kaba what? Klaba co? You don't know? Nie wiesz, to kasyno. O, proszę. So, więc kiedy nasz czas wolny? Nie mamy takiego. Mam zajęcia przez cały dzień. Dzisiaj i jutro będziemy w hotelu. Mamy czas wolny aż do jutra i dzień później, aż wyjedziemy w południe. Co sobie jaja robisz? Dajcie spokój, skupmy się na naszych badaniach na teraz, byśmy cieszyli się czasem wolnym później. Śmieszny. Witam. Miło mi was poznać. Spotkanie jest tylko dla początkujących. Alfa i Omega. Nazywam się Dogawa i będę dotrzymał wam towarzystwa w tym okresie. Wszyscy jesteście z Yasugami High, co? Liceum Wielu Bogów. Rozważałem wykład o filozofii Kłabalach, ale mam lepszy pomysł. Skoro mogę was dzisiaj tutaj spotkać, powiem wam historię. Niektórzy z was powiedzą, że to najstarsza historia klątwy. W ogóle zwróćcie uwagę, to jest ciekawe. Jest zupełnie inaczej niż u nas. Patrzcie, jak u nich mapa wygląda. Nie ma, znaczy no to jest oczywiste, prawda? Ale no, rzuca się w oczy od razu. Patrzcie, że na środku oczywiście jest Japonia. I cały jakby generalnie Azja, prawda? Azja, Australia jest praktycznie na samym środku mapy. A po lewej dopiero się pojawia Europa, po lewej dopiero pojawia się Ameryka i cała reszta. Znaczy no Ameryka może tak, no powiedzmy, po prawej oczywiście, ale no jest trochę inaczej niż zazwyczaj. Na naszych tych europejskich mapach. Wiecie o bogach, którzy stworzyli ten kraj, racja? Dwójka bogów, która narodziła ten kraj, to bóg Izanagi, o to nasza persona była, prawda? I bogini Izanami. Bardzo dobrze się doradywali, ale pewnego dnia Izanami zginęła, kiedy rodziła Kagu Tsuchiego, Boga Ognia. Bardzo zasmucony tym Izanagi opuścił ziemię martwych, żeby... wyruszył do ziemi martwych, żeby sprawdzić Izanami. Yomi, mrok świata podziemnego, więc Izanagi poprosił Izanami, która stała się przewodnikiem w tych krainach cieni, żeby wróciła z nim do krainy na Róże. Bogini odpowiedziała, mówiąc, że ona będzie relacjowała z Bogiem podziemia i zapytała Izanagiego, żeby na nią poczekał. Ale Izanagi stał się ciekawy, żeby wiedzieć, co się dzieje, więc złamał obietnicę i postawił swój grzebień. Nie wiem, czy to grzebień, ale jeżeli grzebień, to może chodzi o ten grzebień, o którym mówiła Mari. Żeby się rozejrzeć. To, co zobaczył, to była bogini Izanami, której ciało było całkowicie pokryte obrzydlistwem i nerwami. Przerażony Izanagi odbiegł, ale Izanami pogoniła za nim. Po uniknięciu wielu demonów wysłanych za nim, Izanagi dotarł do wejścia do świata podziemnego Yomotsu Hirasaka. On ustawił świat. He set in place a large... W miejscu ogromnego głazu jako barierę. Ustawił ogromny głaz jako barierę pomiędzy dwoma światami. I uciekł bez krzywdy. Kiedy ogromna bogini sięgnęła po skałę, on pożegnał się z nią. To jest klątwa znana jako Kotodo. Klątwy Beget, muszę zobaczyć, co znaczy, bo nie każda słówka. Zobaczcie. Beget oznacza... Beget zrodziła klątwę rozu klątwy i za nami powiedziała do Boga: jeżeli będziesz traktował mnie w ten sposób, zabiję 1000 ludzi w twoim świecie każdego dnia. I za nami niestety zaakceptował tą więź pomiędzy nimi i powiedział: więc ja dam życie 1500 każdego dnia. 1000 ginie i 1500 się rodzi. To jest klątwa leżąca tym krajem. Wielu z was na pewno już
Słyszała o tej słynnej historii. Dziwny chłop, ale w sumie ciekawie opowiada całkiem. Teraz etymologia. Imiona Izanagi i Izanami pochodzą z słowa Izanau. To oznacza, żeby zaprosić. Będę pod wrażeniem, jeżeli zaakceptujesz tę historię dzisiaj, jako zaproszenie do zdobycia wiedzy. To przypomina mi. W starszych dniach ludzie brali tę historię poważnie. Rzeczy takie jak zapalenie jednego ognia w nocy i rzucanie grzebieni były tabu. Co drogo, w Hanano i Iwaya grób rycieli za nami został pochowany w świecie podziemnym. Do tego dnia ludzie dekorują go kwiatami, kiedy mają niedaleko festiwale. To może być tylko ceremonialne, ale każdy chce, żeby wyglądał pięknie. Tak pokazuje się rozwagę przed bogami, którzy mogą poczuć się w ten sposób. A, czas już się skończył? Może trochę przesadziłem. Boże święty. Przetrwałeś długi wykład podczas wycieczki. Później tej nocy przed hotelem. Ulala, ale tutaj ładnie. Okejka. Jesteśmy na miejscu. Seaside Clamshell Inn. Będziemy tutaj na noc. Czy to naprawdę zwyczajny hotel? Fala poruszenia wydaje się być rozchodzić po całej grupie. Co sądzicie? To ja znalazłam to miejsce. Otworzyło się niedawno. Ma ten nowoczesny look. I cena była poprawna. Osobiście myślę, że to był świetny wybór. Zostajemy tutaj? Mamy myśli... Znak mówi hotel, ale... Niedawno się otworzył? Stary! To wygląda jak... Love... Ty! Nie stój tak! Idź dalej. Rzeczywiście to wygląda jak Love Hotel. O, Jezu Chryste, ale będzie niezapomniany wieczór, coś czuję. Czy nie ma czegoś dziwnego w tym miejscu? Zabawnego? Czyżby? Nie mamy takich nowoczesnych hoteli w Inabie, więc nie jestem pewna. Ten obszar nazywa się Shirakawa Boulevard i to... Zgadza się, Rise. Chyba nie chcę wiedzieć. Szybciej niż się spodziewałem. Niezły hotel. Jeżeli mieliby mnie spotkać, zastanawiam się, jak wyglądałby Yosuke. Co to? Spójrzcie tam! Niemożliwe. Jest. Co to za sen? Teddy! Co tutaj robisz? Samotny misio we mnie po prostu zaczął szaleć. Gdybym tylko mogła wyczuć ludzi w prawdziwym świecie. Jak się tu znalazłeś? Masz jakieś specjalne zdolności? Przyjechałem pociągiem. Przysiągłem na lody, że... Sword of Topsicles? Nie, to znaczy Sword... Czekajcie, aż zobacz, co to znaczy Sword of. Sword of oznacza... Przysiągłem lody? Bo Topsicles to są takie lody, takie z dwoma patyczkami, o ile się nie mylę. I zaszczędziłem kasę, pracując w Junes. Wiedziałem, gdzie jedziecie dzięki przewodnikowi po podróży Yosuke. Macie jutro wolny czas, racja? Nie ma co się ukrywać. Ja już to wiem. Jakim cudem przyjechałeś tutaj wyglądając tak? Dlaczego w ogóle nosisz ten strój niedźwiadka? Parę razy prawie mnie wrzucili do krosza. Ale dalej trzymałem się obietnicy Ciecian, że pójdzie ze mną na randkę. To dało mi siłę, żeby walczyć dalej. Dobra robota, Teddy. Czy ja obiecałam? O, pamiętam, że mówiłam, że gdzieś z tobą pójdę. Pamiętałaś, Ciecian? Czy to pasuje Yuki-chan oraz Rise-chan? Chodźmy razem. Pasuje ci to? Umowa stoi.
Byłem tu wcześniej, więc pokażę wam, jak wygląda miasto. Możemy na początku iść na zakupy. Znam świetne miejsce, do którego możemy uderzyć. Zakupy! To brzmi super! Inni uczniowie nie znają Port Island tak dobrze, więc oni pójdą tam, gdzie szkoła poleca. Cóż, chyba szał zakupowy jest lepszy niż wycieczka po fabrykach. Okej, okay, piszcie nas. Zostawcie to mnie. A więc zanim zacznie się zabawa, musimy zająć się tym kolesiem. Nie możesz spać w nocy na zewnątrz? W tym stroju będzie ciepło. Okrutność wobec zwierząt. I wiecie, bardzo się musiałam napocić, żeby tutaj dostać się. Wziąłem ten wolny pociąg całą tą drogę. Słyszycie? Słyszeliście? Wolny pociąg! Czyli znając, że cię pewnie ekspres na nasze klimaty, u nich te wolne pociągi to pewnie zapylają szybciej niż jakikolwiek pociąg jeździ gdziekolwiek w Europie. No no, dzieciaki. Chyba nie kłócicie się o pokoje, co? Cholera! Co się stało? Cóż to za duże misio? Pamiątka? Plecak w kształcie niedźwiadka? Zrobiłem go dzisiaj na zajęciach. Musisz mieć bardzo zwinne palce. Okej, okay. Pośpieszcie się i wchodźcie. Co drogą, wasze pokoje są niesamowite. Każdy z nich ma jacuzzi. Ale uważajcie przełączniki, kiedy włączacie światła, albo wasze łóżko zacznie się kręcić. Boże święty. Tak, czy siak. Nie mogę doczekać się jutra. Tak, ale jestem zmęczony. Z tak wielu powodów. Lecz siak, musisz coś zrobić steady. Teddy, próbuję zachować się wypchany zwierzaczek. Dotarcie serdecznie dla Teddy'ego pokazuje, bardzo was wszystkich lubi. Szczerze. Wyczuwasz mocną więź z Teddym. Boże święty, biedny Teddy. Wolnym pociągiem tu przyjechał, rozumiecie? Może teraz coś leczyć podczas walki? Muszę, siusiu. O, jest. Tak, chcę zapisać w sumie, bo to kolejny dzień. No to pewnie będzie event za eventem, za eventem. I to jest pierwsza noc tutaj była, jeszcze teraz cały dzień, cała noc i już jutro wracamy. Dzień drugi szkolnej wycieczki. Jest po południu, pojechaliście na Tatsumi Port Island. A w nocy Paulownia Mall i klub Escapada. Wow, więc to jest klub. Wow, ale jestem gotowa. W domu coś takiego nie było. O! Czy liceiści mogą być tutaj? Co? Stary! To gada! Byłeś tu przed nami! Zgadza się! Skoro pierwszoroczniacy przyjechali, to ty też musiałeś tutaj być. Klientela tutaj wydaje się być bardzo wywyższona, więc... taka z wyższych klas, coś wywyższona, że z wyższych klas. Więc nie spodziewałem się tutaj żadnych problemów. Wychodzisz? Może dołączysz do nas? Czy prosicie mnie, żebym został? Nie pogadaliśmy ostatnim razem. Miałem wtedy coś do załatwienia. No cóż, ale teraz masz czas, racja? Naprawdę chciałam z tobą porozmawiać. Jestem ciekawa, jak ktoś w takim wieku, ktoś w moim wieku, pracuje jako detektyw. Co ty na to? Okej, okay, jeżeli nalegacie. Co jest? Wyglądasz na trochę zaczerwienionego. To nieprawda. O. Poczekajcie tutaj. Zarezerwuję obszar na górze dla nas. Okej. Okay. Co? Zarezerwujesz? Tak, nie martwcie się. Mogę pociągnąć parę sznurków.
Pewnie wykorzysta znajomość jako reset. Pewnie w tej klubie to będą błagali, żeby ona tam poszła. Co jest, stary? Brzuch się boli? Nie o to chodzi. Co jest z tym detektywem chyba, co? Lisa zarezerwowała drugie piętro i wzniesie toast. To pewno w porządku? Czy to nie jest drogie? Nie martwcie się. Dwa lata temu, kiedy miałem sekretne show tutaj, zasilanie wyłączyło się w środku występu i zostało to anulowane. Wciąż mi wiszą, więc to wszystko jest na koszt firmy. W takim wypadku zamówię więcej. Ja też nie będę się wstrzymywał. Stary, dzisiaj brzmisz nawet dziwniej. Jesteś taki chłodny z ciebie chłop, Kanji. Czy on jest pijany? Kanji, która? Coś tu się dzieje. Świetny żart. Że Yukiko się zaśmiała? Ty to już jesteś porobiony. No pewnie. Conjecture. Ona też jest większym przygrywem niż zawsze. Hej, poczekaj chwilę. Czy to jest alkohol? Mieli też słabe drinki. One są bez alkoholu. Mówiłam im, naprawdę, przysięgam. Naprawdę. O, zastanawiałam się, dlaczego jest tak ciepło. No serio, woda? Ale to zapach. W takich momentach dorośli grają w King's Game. Takie jest prawo. Jaki masz problem? Każą mi robić takie rzeczy, nazywają mnie Reset i w ogóle, a potem mówią, że jestem dzieckiem. To takie oczywiste. Te imprezy robią się dużo bardziej dzikie po tym, jak idę do domu. Debile. Zagram teraz w King's Game. Nikt mnie nie zatrzyma. Kolejna strona Risa się pokazała. Ciekawe, czy ona wie, co mówi. Kanji! Przynotuj pałeczki. Co? Dlaczego ja? Słowa króla jest prawem. Chop chop. To już się zaczęło? A o co chodzi w tej grze? Okej. Okay. Jedna pałeczka sprawia, że jesteś królem, jeżeli ją weźmiesz. A pozostałe mają numerki. Król wybiera numerek i mówi, co ta osoba ma zrobić. Ale to, kto ma numer, jest sekretem, aż król da rozkazy. O kurde, podoba mi się ta gra. Senpai, jesteś taka dorosła. Powiedz im. Yukiko, skąd ty to wiesz? No, ciągnijcie. Którą chcesz wyciągnąć? Blisko, daleko. Daleko. Wyciągasz kijek. Jest tam... czy patyczek. Jest tam cyferka 1. Okej, więc... kto jest królem? Teddy jest czerwony! Czerwony! Czy Teddy jest królem? Jesteśmy skazani na porażkę od początku. Ja, król, rozkazuję wam, żeby... Co to znaczy smooch? Nie wiem, czy mi to przetłumaczy. Smarkać? No wątpię, żeby o to chodziło. Czekajcie, może lepszy... słownik spróbuję odpalić. Może on mi coś więcej kontekstu da? Żeby dotknąć, trzymać... albo pocałować kogoś w seksualny sposób. Okej, nie wiem, czy chciałem aż takie tłumaczenie. Smooch! No dawajcie! Smooch! Smooch? Please God. Proszę, proszę! Daj mi dziewczynę, numer jeden! Number one. Proszę, to ja...
numer jeden? I'm at number two! Znaczy numer dwa! No take backs. Nie można się cofać! Smooch! 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 Buzia! Gorzko! Gorzko! A bear's chastity! True love needs a sacrifice! Słowa niedźwiadka! Prawdziwa miłość potrzebuje poświęceń! Tylko dla ciebie, sensei! Teddy! Hey, not me! Hej, nie mnie! Oho! Tylko pierwsza runda, a dwóch uczestników już odpadło. To jest ta gra? Runda druga! Musisz być bardzo ostrożny tutaj. Który patrz bierzesz? Ten bliższy teraz. Jest na nim czerwony znaczek. Jesteś następnym królem. Kto jest królem? Ktoś normalny. Żadnych szalonych próśb teraz. Nie tarce działa. Jeżeli ostatni król prosił o gorzko, to następny musi poprosić o coś bardziej ekstremalnego. Cie, nie bądź taką niszczycielką imprez. Hej, osoba, która zostaje wybrana, musi oprzeć głowę na kolanach króla. Niech usiądzie na kolanach. Albo niech go przytuli. A może wejdzie na plecy. Daj, królu, to co robi? Jezu Chryste, każdy na ciebie patrzy. Jakie będą twoje rozkazy? Jedynka siada na kolanach, dwójka siada na moim kolanie. Trójka mnie przytula, czwórka wchodzi na brana. Nie wiem, czy to jest przypisane, ale jeżeli jest, to stałem, że tak. To jest Rise, to jest Yuchiko. Nie, przepraszam, to jest Chie. To jest Yukiko, a to jest ten detektyw. Ale wybieram jedynkę. Tak! Tak, ja jestem numerem jeden. Ojej, oj. Ale... Jak to miałbyś usiąść? Co, stary, ale bym się z tobą teraz zamienił. Kolano, senpai jest takie ciepłe. Wydaje się być takie miłe. Lisa leży tutaj. Całkowicie zrealizowana. Teraz ja jestem królem. Właśnie drą królową. Ale ona jest porobiona. Ty nawet jeszcze nie wylosowałaś pałeczki. Okej, więc. Niech ktoś powie coś naprawdę zawstydzającego, czego nigdy nie powiedziałby nikomu. Zobaczmy. Ach, no to Kun. Wybieram ciebie. Hamstro. Ona niszczy wszystkie zasady. Zignoruj ją, Naoto. Nie. Nie, to nie będzie potrzebne. Jedno ale. Jeżeli ja to zrobię, to każdy z was będzie musiał coś powiedzieć. Uuu, ale sprytnie zagrywa detektywiak. Okej. Nic bardzo zawstydzającego nie przychodzi mi do głowy. Czy dyskutowanie o moim życiu byłoby uczciwe? To rzadka sytuacja, która pozwala mi mówić o takich rzeczach. Cholera, ale żeś zepsuł nastrój? Rodzina Shirogane była detektywami od pokoleń. Pomagamy policji od czasu do czasu. Od pokoleń? Wow! Jak ten koleś z filmów, które oglądałem wcześniej. Jak on się nazywał? Kuzunoha? Jakiś czas temu, kiedy nie było miejsc zbrodni, badania miejsc zbrodni, konsultowanie się z detektywami było rozważane jako bardziej cenione. Więc mój dziadek wciąż miał mocne połączenie z policją i pilnował mnie, pomimo mojej młodości i niedoświadczenia. Ale śledczy teraz są bardzo rozwinięci, jeżeli chodzi o naukę i medycynę, więc muszę bardziej brać się za moje nauki. To brzmi ciężko. To tyle? No punchline'u? Chyba szukacie złej osoby do tego. To tracie zawstydzające. Czy na to król nie jest zawstydzający? Chcę iść do domu. A, jestem śpiąca. Ale Jezu Chryste. Więc teraz wasza tura. Prosta odpowiedź, proszę. Jakie jest wasze powiązanie z sprawą morderstw? Wiesz, jesteś tak dobry w niszczeniu nastroju, że to prawie zabawne. No cóż.
We're rescuing people who've been kidnapped by jumping into the TV. Ratujemy ludzi, którzy są porwani, wskakując do telewizji. And then I wtedy robimy to... do stuff like Persona! With our personas and beat the crap out of sheriffs. Po prostu jakbyście chcieli komukolwiek kiedyś zaproponować personę, to puśćcie ten kawałek z Ucika, ona wszystko tłumaczy. Strzelujemy do telewizora, przy czym persona i persony spuszczają w pierdolę cieniom. Ty idiotko! Naśmiewać się ze mnie. To prawda. Persona! Persona! Powinna się teraz zżygać i upaść na stół. Prawie. Niech to się... Odstawi te pijane bele do łóżka. Rozumiem, nie macie intencji, żeby powiedzieć mi prawdę. Ale jestem ciekawy. Jak czasem staliście się tacy inebriated? Inebriated. Zobaczmy. Oznacza to słowo tacy pijani, nie wypiliście wcale tak dużo. To nie jest alkohol. Dobre no to! Nie, potwierdziłem to, kiedy tu weszło, wszedłem. Żaden alkohol nie jest serwowany w tym lokalu, odkąd pojawiają się ci tam pijane kierowcy w zeszłym roku. Czy to znaczy, że my jesteśmy pijani atmosferą? To chyba jakaś bardzo mocna atmosfera musiała trzymać się Risa i Yukiko. Czego to obchodzi? Czuję się tak dobrze. Dobranoc. Hej, senpai! Jak my mamy zaciągnąć dwa trupy? Aż boli mnie głowa. To jest kac? Teddy wciąż się trzyma cały! Pijmy aż do rana! Dawaj. Tak jak powiedziałem, nie pijcie alkoholu. Jesteście imbecylami? Skąd wiedział? Detektyw. Zeszłej nocy... ostatnia noc w szkolnej wycieczki mija. Tak, chcę zapisać. Bardzo fajny to był evencik. A, to już zapisałem. No jest 10. Trzeci dzień szkolnej wycieczki. Shopping district przed dworcem Harakure Ramen. O, ale super. Czemu ten daddy jest w stroju? O, ale to jest naprawdę coś. To miejsce ma najlepszy ramen w mieście. Kiedy filmowaliśmy, dużo razy przychodziłem tutaj zamiast jeść cateringu. Ha? Nie jesteś głodny? Głodna? Co się stało zeszłej nocy? Nie pamiętam zbyt wiele. O, chyba nasza dwójka szybko zasnęła. Podobno była szalona impreza. Rozumiem, nie pamiętam niczego. Jakim cudem? O, ten smak nigdy się nie zmienia. Nie mogę przychodzić tutaj zbyt często, bo tu jest dużo węglowodanów, więc zjedzenie tego tak dużo jak mogę jest jak marzenie. To jest pyszne. Ma interesujący smak, który sprawia, że jesteś głodna większej ilości. Widzisz? Kolejną miskę, poproszę! Niech nudle będą al dente! Oho. Proszę o Hagakure Bowl. Hagakure Bowl jest teraz w normalnym menu? Powinnam zapytać. Była. Cóż, to i tak jest dobre. Hey, możesz być tak na wierzchu? Jasne, nie ma problemu. Widzisz te znaki? Moje autografy też tam są. Ale kucharz nawet mnie nie zauważył. Tak to już jest tutaj. Poza tym nie noszę braj make-upu. O, masz rację. Jest tutaj dużo autografów na tym. Czemu ktoś się podpisał ręką i to taką ogromną? Ktoś miał tutaj rękę większą niż głowa kucharza. Może ten Shaquille O'Neal. Wiecie co myślę? Powód, dla którego cię nie zauważyli jest taki, ponieważ ten niedźwiadek bardziej się wyróżnia niż kaktus na Antarktydzie. Jeżeli on nosi to tutaj, to musi tak pójść do domu. Nie jest zbyt zaparowany na ramen? Tam w środku? Gdzie moja miska?
wsunął? Nie zjadłeś tego, prawda? Nie skończyłaś, więc... Miałam to skończyć. Czy nie zamówiłaś wszystko więcej? Ile już zjadłaś? Zjadłeś? Nie umiem liczyć. No, kłamco, dawaj czek. Rachunek, zobaczmy. 10 misek? Yuki-chan's makes it 11. Jezus, to Yuki, jest już 11. Miałam skończyć moją. Już, już. Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Już zaraz czas spotkania. O, już? Myślałam, że ta wycieczka będzie nuda. Ale teraz, kiedy się kończy? No w sumie dobrze się bawiłam. Hej, let's buy a souvenir at the station. I bet Nanako-chan will be expecting one. Hej, kupmy jakąś pamiątkę na dworcu. Na pewno Nanako-chan będzie się coś chciała. Koszulkę, mochi albo lampę. Ja bym chciał dostać lampę, szczerze powiedziawszy. No nie wiem, czy Nanako nie wolałaby mochi. Mochi tylko taka ta. No, ale dobra, weźmy tą lampę. Okej, chodźmy. Dalej, Teddy. Wychodzimy. Yo. Yo, hej, Ted! Chyba wpadł w food comę. Nie każ mi źle przyczyć ze twojego futerka, ty mały. Stary, hej, on się nie rusza. Co? Czy on zahibernował? Hej, nie mówcie mi. To nie przez to, że jest w naszym świecie zbyt długo, prawda? Mówisz serio? Teddy? A ta muzyka zbudowała klimat, co? Ale mi ciężko w brzuszku. Dajcie spokój. Za dużo. Nie mogę się ruszać. Niech coś mnie poniesie. Nie mogę się spóźnić na nasze spotkanie. Proszę, wybaczcie mi. Ale się ulotnił. A Yukiko, poczekaj na mnie. Halo? Naprawdę, nie mogę się ruszyć. Nie mam pieniędzy na bilet. Farewell, Teddy. Do zobaczenia, Teddy. Zostawimy cię tutaj, razem z naszymi wspomnieniami młodości. Wszyscy poszliście na punkt spotkania i wróciliście do domu. Wszystkie dni szkolnej wycieczki minęły bezpiecznie. W ogóle nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo kojarzę to bardzo, bardzo pobocznie, ale jeżeli się nie mylę, to ktoś bodajże pisał mi gdzieś, chyba na streamie, na Twitchu, albo to było w którymś komentarzu, że ta wyspa to jest wyspa z Trójki, chociaż nie wiem, czy chodzi o tą wyspę, ale wiem, że jakaś ma być wyspa, która była na Trójce. Jeżeli to ta, to bardzo możliwe, że to jest taka restauracja, jeżeli w każdej personie jest taki bar do jedzenia ramenu, to być może to był właśnie taki jak u nas ten, gdzie ten jest challenge z mistrzą, który daje 3 do stat różnych. O! Witaj w domu! Dobrze się bawiłeś? Było świetnie, było okej. Przyjedź, chodź ze mną następnym razem. Na pewno byś chciała z nami pojechać, co? Jasne, na pewnie. Ja chcę też zacząć Destiny Sea. Jest tam kolejka, która robi łóż do wody i... Nanako gada szczęśliwie, czy ze szczęściem. Pamiętaj, żeby zabrać pamiątkę na Nanako. Wow, dziękuję. Ale super. Nanako wydaje się naprawdę lubić lampę. Oho, chyba stary wrócił. O, cześć, tato! O, wróciłeś. Właśnie się minęliśmy, co? Zobacz, braciszek przyniósł mi pamiątkę. Ej, ładnie. Pamiętaj, że mu podziękować? Oczywiście. Ale zadowolona? Chyba zapłaciłeś z własnej kieszeni, dzięki. Byliście na Tatsumi Port Island, racja? Chyba miasto nie było zbyt wielką przeszkodą dla tego chłopa RT, miastowego RT. Co drogą, jeżeli pierwsze przyjaciele byli z tobą, no to Shirogane musiał też tam być. Wydaje z nim trochę? Trochę tak. Nie za bardzo, trochę tak. Jest dojrzały na swój wiek, ale wciąż jest o rok młodszy od ciebie. Spróbuj się z nim zakolegować, dobrze? To taki
Porki to taki pewny siebie gówniarz, ale jest szczery. Ci wyżej, tracą z nim cierpliwość. To nieważne, czy to, co on mówi, ma sens, czy nie. W tym tempie on niczego nie osiągnie, ale zostanie wyrzucony z zespołu. Dorośli potrafią być samolubni. Dojima ma te spojrzenie w swoich oczach. O, przepraszam, musi być zmęczony. Idź się wykąpać. Nie zapomnij, żeby zabrać swoje rzeczy na górę. Nanako, przygotujesz kąpiel? No i mamy 11. Fajowska była ta wycieczka, prawda. Okej, szkolna wycieczka się skończyła. Jest teraz spokojny, niedzielny poranek. Nic ciekawego się nie stało. Co powinien zrobić dzisiaj? O! Zakupy. No i elegancko, i aż chce się wracać. Fuma Bundo, to jest do Teddy'ego, to mi nie przyda się Heavy Sub. 4. O, i będzie czym karmić, i Dry'a jest, będzie czym karmić kotka, no to już wiem co biorę. I na Batrout Combo. 4 ryby, błagam. Znaczy nie wiem czy to tero będzie, ale wolę ryby. Dobra. Zejdźmy sobie. Myślę, że czas zapisać i się powoli żegnać. Bardzo fajny odcinek, bardzo dużo fajnych rzeczy się działo. No, w kolejnym odcinku będziemy oczywiście dalej zwiedzać wrześniowe eventy. Nie wiem, co na nas tam jeszcze czeka. Mam nadzieję, że znalazł, teraz będzie dało się podbić relację przez to, że mam... No właśnie, czy ja mam tą statystykę podbitą ostatecznie? No nie mam, mam na 4 expression. Znaczy understanding? A może to był diligence? Nie, to był O Jezu, nie wiem już teraz co to było. Ale understanding mam motherly. Czyli matczyny, oka powinno być idealne. Ale zobaczymy jak to będzie. Tak jak moi drodzy, jeżeli wam się odcinek podobał, to standardowo zachęcam was gorąco do aktywności, do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z tą oraz z innymi seriami. Wpadajcie też na mojego Twitcha. Od poniedziałku do niedzieli, oprócz soboty, streamuję codziennie. Czyli w sumie codziennie oprócz soboty. Od godziny 17, późnych godzin wieczornych, różne wierki. Wpadajcie, czujcie się zaproszeni. Link do Twitcha macie w opisie, pierwszy link jaki wam się wyświetla tuż pod filmikiem. No i cóż, to tyle. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.